Zadanie siódme. Największy wspólny dzielnik dwóch liczb całkowitych dodatnich jest równy 9. Jedna z tych liczb jest o 15% większa od drugiej. Wyznacz najmniejszą wspólną wielokrotność tych liczb. Może na początku zróbmy małe przypomnienie. Co to jest NWD oraz NWW? Są to informacje ze szkoły podstawowej. Obliczmy najpierw największy wspólny dzielnik takich dwóch wybranych liczb. Otóż ja robię to osobiście przez dzielenie przy pomocy jednej kreski. Biorę liczbę zarówno 27 i 36 i jednocześnie dzielę przez tę samą liczbę. Obydwie liczby dzielą się przez 3 i wyniki tego dzielenia wpisuję na dole. Teraz obydwie te liczby ponownie możemy podzielić jeszcze przez 3. 9 na 3 to 3, 12 na 3 to 4. I już nie ma tych samych liczb, które jednocześnie by podzieliły zarówno 3 i 4. Więc teraz dzielę po prostu jedną z nich. 3 podzielić na 3 to 1. Tu z czwórką nic nie robię, więc przepisuję. 4 możemy podzielić na 2. To 2 i 2 się dzieli już tylko na 2, to 1. Czyli zauważ, dwie pierwsze liczby, te dwie trójki, dzieliły mi jednocześnie i jedną i drugą liczbę. Dlatego iloczyn tych liczb, 9, jest największym wspólnym dzielnikiem. Dziewiątka dzieli mi zarówno jedną i drugą liczbę. Jest to największa liczba całkowita, dzieląca obydwie liczby. Więc jest to wynik NWD. Teraz przejdźmy do najmniejszej wspólnej wielokrotności. Przydadzą nam się wszystkie dzielniki, ponieważ te dzielniki, które tutaj są po prawej stronie, należy wymnożyć przez siebie i najmniejsza wspólna wielokrotność tych samych liczb jest równa iloczynowi tych wszystkich liczb z prawej strony, co po wymnożeniu daje nam 108. 108 dzieli się zarówno przez 27 i przez 36. No i ta liczba jest najmniejszą z możliwych, która się jednocześnie dzieli przez te dwie liczby. Teraz przejdźmy już do naszego zadania. W zadaniu mamy dwie liczby. Jedna z tych liczb jest o 15% większa od drugiej. Więc zaznaczmy, że pierwsza liczba niech będzie oznaczona przez x. I ta liczba musi być wyrażona w postaci 9 razy n. Skąd ten zapis? Mamy napisane, że największy wspólny dzielnik dwóch liczb całkowitych dodatnich jest równy 9, więc zarówno pierwsza, jak i druga liczba muszą się dzielić na 9, więc możemy je rozpisać jako 9 razy coś naturalnego. 9 razy n. Drugą liczbę zapiszemy w innej postaci. Pierwsza to była liczba x, a druga jest o 15% większa, więc to będzie 115% x, czyli inaczej 1,15x. Zamieńmy to na ułamek zwykły. Tutaj skróćmy liczby ze sobą. I wiemy, że druga liczba również musi się dzielić, zgodnie z pierwszym zdaniem, przez 9. Tutaj w miejsce x wstawimy to wyrażenie 9 razy n. Więc pierwszy ułamek przepiszemy, a w miejsce x pojawia się 9 razy n. Tutaj możemy już tylko wymnożyć 9 razy 23 i mamy następującą postać drugiej liczby. Wiemy, że zarówno pierwsza, jak i druga liczba jest liczbą całkowitą. Patrząc na drugą postać, widzimy, że trzeba tutaj w miejsce n wstawić taką liczbę, żeby po prostu n się skróciło z 20. A najmniejszą z możliwych takich liczb jest właśnie n równe 20. No i zauważ, jeżeli wezmę n równe 20, to pierwsza liczba, która jest wyrażona w postaci 9n, to będzie 9 razy 20, czyli 180. Druga z kolei liczba,
tutaj dla nas ważniejsza, ma następującą postać. 1,15x przepisałem, tutaj mamy z kolei tę postać już zmienioną. No i w miejsce n, jak wstawię 20, no właśnie, te 20 się skrócą i zostaje nam liczba 207. Mamy już obliczone dwie liczby i teraz trzeba tylko wyznaczyć ich najmniejszą wspólną wielokrotność. Więc robimy to tą samą metodą co wcześniej. Przy pomocy jednej kreski dzielimy jedną i drugą liczbę. Na początku widzimy, że obydwie dzielą się przez 3. 180 na 3, 60. Tutaj 207 na 3, to 69. To się jeszcze również podzieli na 3. Mamy tutaj 20, ta liczba na 3 to 23. W tym momencie w zasadzie możemy te dwie liczby tutaj już przepisać bez zmiany. 20 na 20 to 1, już nie piszę. I 23 na 23 to 1. Już tutaj zastosowałem uproszczony rozkład, ponieważ te liczby są ze sobą względnie pierwsze. Nie mają wspólnych dzielników oprócz jedynki. I teraz należy wziąć po prostu iloczyn tych czterech liczb. Czyli najmniejsza wspólna wielokrotność tych dwóch liczb to jest iloczyn 3 razy 3 razy 20 razy 23, co daje nam 4140.